Witajcie moje kochane barany. Z tej strony Kasia z kanału Podróż Mistyczna. Witam Was serdecznie. Przygotowałam tutaj dla Was rozkład. Dzisiaj chcę zrobić dla Was czytanie. Słuchajcie, także potasowałam karty. Są rozłożone na stole. Zaraz Wam tutaj wyjaśnię, co ja tutaj widzę. Wiadomo. Słuchajcie, witam wszystkich tych, którzy już tutaj zaglądali. Witam wszystkich nowych. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za zaangażowanie na moim kanale. Dzięki Wam się rozwija. Dziękuję za wszystkie komentarze, również te krytyczne. Również te przemiłe, przesympatyczne, za to, że dzielicie się swoimi uczuciami, swoimi myślami, bo to wszystko właśnie buduje mój kanał i wszystko staje się częścią tej podróży naszej wspólnej, tak? Powtórzę bardzo szybciutko tylko, że moje czytania są intuicyjne, nie zawsze kieruję się tradycyjnym znaczeniem kart. Kieruję się informacjami, które otrzymuję z ilustracji, z kart. Moje czytania są ogólne, te na kanale oczywiście, czyli zabierz ze sobą to, co z Tobą rezonuje, zostaw to, co nie rezonuje i są też moje czytania bezczasowe, nie ma żadnych dat, bo czas jest płynny i pewne zdarzenia mogą się wydarzyć w życiu różnych ludzi w różnym czasie. Dobrze, moi kochani, jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że moje czytania polegają na współpracy, tak? Czyli ja tutaj mówię, co ja widzę, co ja czuję, jaką informację otrzymuję, a Wy oczywiście możecie tą informację wziąć, być może idealnie pasuje do Waszej sytuacji, być może trzeba ją przeinterpretować, to znaczy zinterpretować na wasz własny sposób i dopasować w cudzysłowie do swojej sytuacji. Oczywiście nie dopasowujcie, nie zmuszajcie czytania, jeżeli nie rezonuje, to znaczy, że nie rezonuje po prostu. Nie i trzeba może poszukać jakiegoś innego czytania albo wysłuchać do końca, jeżeli ma się taką ochotę. Dobrze, no to szybciutko. Mam nadzieję, że światło dzisiaj jest ok. Starałam się jak mogłam. Także zaczynamy. No więc, moje kochane barany, może zacznijmy od tej karty tutaj. Taka ogólna energia, 9 buław. 9 buław. Dziewiątka mówi nam przede wszystkim o tym, że następuje kulminacja jakichś lekcji, doświadczeń, wiedzy, mądrości, którą zdobywaliśmy, którą zdobyliśmy. I ta dziewiątka teraz właśnie kulminuje to wszystko i zmierzamy ku dziesiątce, czyli zakończeniu cyklu. Czyli to jest taka kulminacja. Dziewięć buław mówi też nam o tym, że potrzebna nam będzie siła, żeby coś pokonać, żeby przejść przez jakieś przeszkody, żeby pokonać jakieś przeszkody, tak? Będzie nam potrzebna wewnętrzna siła, bo my będziemy bronić swojego terytorium, tak? To jest karta dziewięciu buław. Ta karta też, ta specyficzna w tej talii, przypomina mi kartę gwiazdy. Tutaj rodzi się coś nowego i tutaj rodzi się coś pięknego. Z tego doświadczenia, które tutaj się pokazuje w kartach, z tego doświadczenia, w którym Wy być może jesteście, rodzi się coś pięknego. Rodzi się nowa nadzieja. Ta karta przypomina mi też trochę kartę eremity czy pustelnika. Tutaj jest poszukiwanie czegoś głębszego. Potrzeba czegoś głębszego. Poszukiwanie tej gwiazdy. I to jest coś, co odkrywamy, przynosi nam zadowolenie, przynosi nam satysfakcję, przynosi nam być może nowy początek. Zobaczcie na twarz tutaj tej postaci. Ona jest radosna, ona jest uśmiechnięta. Tutaj jest jakieś odkrywanie. Odkrywanie jakiegoś daru w samym lub samej sobie. Odkrywanie być może nowego światła, nowej ścieżki. Bo było zranienie, bo był zawód.
bo było rozczarowanie. Bo było rozczarowanie. Ta sytuacja wymagała i wymaga siły. Pojawiacie się tutaj, moje kochane barany, w energii króla mieczy. Tutaj jest wymagana sprawiedliwość. Wy tutaj wymagacie sprawiedliwości. Z czymkolwiek ta sprawiedliwość się wiąże, tutaj jest wymagana prawda i sprawiedliwość. Wy widzicie, teraz już widzicie, może nie widzieliście wcześniej, teraz już widzicie. Widzicie wyraźnie. Wy oceniacie sytuację na trzeźwo. Tutaj jest trzeźwość spojrzenia. Tutaj nie ma lęku. Tutaj jest postawa stanowcza, zdecydowana. Mówienie prawdy, widzenie prawdy, kierowanie się prawdą i wymóg sprawiedliwości. Tutaj jest też ktoś, kto patrzy na Was z góry. Czuję tutaj wyraźnie osobę taty, ojca, męską postać. Czuję tutaj wyraźnie męską postać. Może być też kobieca, aczkolwiek czuję wyraźnie męską postać. Ktoś, kto to wszystko obserwuje z góry. Ktoś, kto Wam podpowiada. Także słuchajcie swoich myśli, słuchajcie swoich intuicji, słuchajcie swoich zmysłów, bo one do Was przemawiają. Ktoś Wami kieruje, ktoś nad Wami czuwa, ktoś się Wami opiekuje. Bo będzie potrzebna siła. To jest karta cesarza, czyli przychodzicie w swojej własnej energii i ten cesarz jest potwierdzony później inną kartą, która mówi nam o przygarnięciu do siebie męskiej energii. I tutaj jest potrzeba właśnie wejścia w tą męską energię. Wy tutaj musicie odnaleźć swój własny element, ogień. Tutaj jest potrzebna stanowczość, zdecydowanie, reguły, ramy, kierowanie się kręgosłupem moralnym, wyrażanie swoich uczuć, wyrażanie swoich myśli, postawienie granic. To jest wymagane. Ta karta pojawia się w pozycji, czego dusza Wasza pragnie, czego Wy pragniecie, co jest potrzebne teraz. Wszystko to, co wymieniłam, co jest potwierdzone właśnie tutaj tą kartą, ta karta pojawia się też w pozycji Waszych naturalnych zdolności. To jest to, kim Wy jesteście. Ty jesteś naturalnie cesarzem, mój drogi baranie. Przywódcą, liderem. I właśnie wejście w energię tego przywódcy jest tutaj wymagane. Być może na chwilę było to utracone, ale jest wymagane. I siła. Bo ta karta kojarzy mi się z kartą siły. Tutaj jest potrzebna siła. Ale ta siła taka opanowana. Tutaj jest wymagane opanowanie, zrównoważenie, stabilizacja, trzeźwość. Dla niektórych z Was, nie wiem dlaczego, otrzymuję informację, że tutaj może być jakaś sprawa sądowa. I tutaj jest wymagana właśnie ta siła i to zrównoważenie. Tutaj jest jakiś wymiar sprawiedliwości. I nie mówię tutaj koniecznie o instytucji. Wy tutaj coś widzicie, wy to oceniacie, wy to akceptujecie i wy to wyrażacie. Wy szukacie swojej własnej sprawiedliwości. I robicie to nazwijmy to po królewsku, tak? Tu jest taka szlachetność w tym.
Tu nie ma krzyku, tu nie ma złości, tu jest wyzbycie się pewnych negatywnych emocji, które gdzieś na pewno są, ale tutaj jest zdolność opanowania tego. Albo jest wymagane opanowanie tego, tak? Bo tutaj się budzą jakieś nowe emocje. Tutaj się budzą jakieś nowe emocje. Tutaj jest taka energia, ja czuję wrażliwości, wrażliwości emocjonalnej. Ja tutaj czuję to, tą delikatność, to zranienie. Ja tutaj widzę takie dziecko, zagubione trochę. Zagubione trochę. Bo to jest, ja, to jest to, kim wy byliście w tej relacji, w tym związku. Tacy dziecinni, tacy niewinni, tacy otwarci, tacy poszukujący, tacy ciekawi, tacy podróżnicy. To jest to, jacy wy jesteście w środku. Na zewnątrz tak twarda skóra czasem jest. Są te reguły, jest ten cesarz. Ale jest też to dziecko. Ten entuzjazm, ten początkowy głupiec w tarocie, to otwarcie się na nowość. Tutaj jest ta podróż i chęć przygody. Chęć przygody. W tym doświadczeniu była chęć przygody. Tu było otwarcie. Ale ja czuję, że z jakiegoś powodu następuje zamknięcie. Zamknięcie. Tutaj jest dostrzeżenie czegoś. Dostrzeżenie czegoś. Dostrzeżenie prawdy jakiejś, która przywraca was do tej pozycji cesarza. Bo to fruwanie się skończyło i teraz jest wymagana siła. Teraz jest wymagana siła. Ta karta mówi: pozostań silny. Tu jest lekkie przygnębienie, tu jest lekkie zmęczenie, tu jest lekka ciężkość. I jest wymagane to, żeby pozostać silnym. Bo ta prawda trochę boli, bo ta prawda trochę przytłacza, bo ta prawda wierci. Ona jest ciężkością na twoich ramionach. Ona w ciebie uderza. Czymkolwiek ta prawda jest, ona w ciebie uderza. Ona cię jakoś krzyżuje. Ale ty się nie poddajesz. Nie poddajesz się. Tylko walczysz. Już niekoniecznie o to, co było, tylko o siebie. Może o siebie samego, nowego, albo siebie samą, nową. Tutaj jest powracanie do tych struktur cesarza, bo one przeszły w takie marzenie. Te granice gdzieś się rozpłynęły. Tu był stan senny. Tu był stan świrowania, wirowania. I to było piękne, i to było piękne. To było takie odpływanie, odpływanie. Ale teraz jest jakiś powrót rzeczywistości. Tu jest jakiś powrót do rzeczywistości. Tutaj coś się spaliło. Tutaj coś się spaliło i ciągle się pali. I ty ciągle, mój kochany baranie, jesteś pod wpływem tej energii straty.
Ja też mam wrażenie, że tutaj coś się zaczęło i coś się skończyło, równie szybko. Jeszcze dobrze się nie zaczęło i już się skończyło. Jeszcze dobrze nie napełniliśmy tego kielicha, on już się, zawartość już się wylała. Tu jest swego rodzaju zawód, rozgoryczenie, smutek. Dla niektórych z Was tutaj może być jakiś jakieś zaangażowanie się energii trzecich. Tutaj jest jakieś, ja czuję, dla niektórych z Was wiercenie, grzebanie, mącenie. Ktoś lub coś wchodzi w tą sytuację i jest jakieś mącenie. Ja widzę to tutaj w tych dwóch kartach, tak? To jest Twoja energia, mój kochany baranie. A tutaj jest ta energia trzecia. To może być ktoś, to może być coś. Coś, co wprowadza zamęt. Coś, co wprowadza Cię w energię walki. Tu był jakiś konflikt. Ja czuję, tu był jakiś konflikt. Tu może być związek z jakąś relacją. Tu może być nawet związek z jakąś długoterminową relacją. Czuję też relację właśnie taką, zaczęło się i skończyło się równie szybko. Mówię o długoterminowej relacji, bo pokazuje mi się tutaj i cesarz, i cesarzowa. Tylko te karty są położone tutaj daleko od siebie. Tu jest jakieś oddalenie. Tu jest jakaś energia trzecia, niekoniecznie osoba. Może być, bo niektóre karty na to wskazują. Ale niekoniecznie. Tutaj jest jakaś negatywna energia, która powoduje oddalenie się, przerwanie się tej liny, przerwanie się tej więzi. Ktoś lub coś próbuje rozerwać tą więź. Cesarz i cesarzowa może wskazywać na małżeństwo. Może wskazywać na małżeństwo. Ta sytuacja powoduje konflikt i powoduje rozgoryczenie i powoduje smutek. W przypadku tutaj związku długoterminowego smutek dla obydwojga. Dla obydwojga. Być może Ty starasz się też otworzyć oczy swojemu partnerowi, swojej partnerce. Bo oni czegoś nie widzą. Oni czegoś nie dostrzegają. Oni nie dostrzegają zamiarów tej energii. A Ty już to widzisz. A Ty już to widzisz. I Ty starasz się ostrzec. Bo Ty czujesz się niezrozumiana, niezrozumiany. Odrzucona, odrzucony. Bo ta energia to jest atak w tą sytuację, być może w Was, być może tylko w Ciebie. Dla niektórych z Was to jest atak tylko w Ciebie. I ja mam wrażenie, że z Twojej strony to była postawa dotychczas. To było takie przyjmowanie swego rodzaju, akceptowanie, czekanie na to, że może to się wszystko jakoś rozwiąże. Bezowocne, bezowocne. I Ty teraz postanawiasz wejść w tą energię. A może jesteś zmuszony wejść w tą energię cesarza i odnaleźć tą siłę i wyrazić to, co myślisz i czujesz.
Ta karta mówi nam o tym, żeby być bez złośliwości też. Czyli tutaj jest taka sugestia właśnie. To jest to, co ja widziałam wcześniej. Siła tak, ramy tak, granice tak, wyrażanie uczuć tak. Tylko pomyśl jej, w jaki sposób to robisz. Tutaj jest sugestia nie kierowania się gniewem, złością, które gdzieś tam mogą się rodzić. Tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, ja tutaj czuję jakąś szlachetność, tak? Jakąś szlachetność, jakąś mądrość. Jakąś mądrość. Takie odłożenie broni. O, tutaj widziałam to w tej karcie właśnie. Odłożenie broni. Tutaj jest ta prawda, która ciebie boli, kłuje, która w ciebie uderza, powoduje dużo czerwoności. Ty się bronisz, ty się broniłeś, broniłaś. Tu może były dyskusje, tu może były twoje przekonywania, tu może były nawet kłótnie. Tu była jakaś niezgoda. Może między tobą i twoim partnerem. Może między tobą a jakąś energią. Jakąś energią. To jest karta pięciu buław. To może symbolizować konflikt wewnętrzny. Tak? Konflikt wewnętrzny. Dyskusję ze samą sobą. Bo w coś może się wątpi. Bo coś powoduje ten konflikt, a ja nie mam siły, żeby może znaleźć rozwiązanie, bo nie wiem, jak znaleźć to rozwiązanie, bo nie wiem, jak rozwiązać ten konflikt. Tu jest jakiś konflikt. Albo był. I tu jest... Ja czuję, że tu była taka aktywna walka, aczkolwiek jeżeli to jest konflikt wewnętrzny, to było właśnie taka aktywna walka, czy ze swoimi myślami, czy ze swoimi przekonaniami, czy z własnymi obserwacjami. A może to była taka właśnie, nazwijmy to walka w cudzysłowie, która obejmowała też inne osoby, tak? Czy inne energie. A w tej karcie, i to jest przeszkoda, ta karta jest w przeszkodzie. Może trzeba zmienić taktykę, tak? Tutaj jest swego rodzaju, ja tutaj czuję takie poddanie się. I poddanie się nie zawsze jest równe przegranej. Poddanie się czasem jest zwycięstwem. To jest czasem najlepsza droga. Ja tutaj czuję poddanie się, odłożenie broni, odłożenie broni. To też może symbolizować odchodzenie od tej rany. Widzenie tej prawdy, która zabolała i odchodzenie od niej. Radzenie sobie. To zranione dziecko, ta zraniona energia, ta wrażliwa energia buduje teraz tą siłę i akceptuje tą stratę. Akceptuje tą stratę. Tutaj jest odłożenie broni. I to jest pozycji rady. Może czas na to, żeby się poddać woli wszechświata na przykład. Żeby się poddać temu, co ma być. Żeby może już tak nie walczyć. I tutaj sześć mieczy sugeruje mi dzisiaj w tej karcie nową nadzieję.
Sześć mieczy mówi nam o odpływaniu na spokojniejsze wody. Każda lekcja jest lekcją i po każdej lekcji jest jakieś rozwiązanie, jest jakieś nowe zrozumienie. Miecze czasem ranią, ale też pojawiają się, bo nas ukierunkowują na nową ścieżkę. Być może znajdujemy odwagę, żeby ruszyć w nieznane. Żeby ruszyć w nieznane. Żeby zostawić to, co znane i żeby ruszyć w nieznane. Teraz mi się pojawia taka nowa informacja. Ty, może, mój drogi baranie, byłeś w tej energii, taki właśnie, zakochany, nie mówię tutaj o relacji, zakochany w świecie. Tak, przygoda, niewinność, emocje, wolność, wolność. I teraz tutaj jest jakieś dojrzewanie. Ty dostrzegasz coś innego, ty może chcesz czegoś innego, ale wymaga to siły. Wymaga to siły. Wymaga to siły. Tu być może pojawiają się jakieś wątpliwości. Twoje własne wątpliwości, twój własny brak wiary. To jest ta negatywna energia. Tu może być też sprzeciw ze strony innych. Ty może musisz bronić swojego terytorium. Ale może jeszcze nie masz tej siły w tym momencie, żeby to zrobić. Bo ona się dopiero kreuje. Bo ona się dopiero kreuje. Ty odnajdujesz teraz siebie samego. Ty odnajdujesz tego cesarza. I jesteś gotowy bronić swojej prawdy. Tej nowej prawdy. Bo ty wchodzisz w nową fazę. I ty się tutaj broniłeś sam przed samą sobą. Ale jest odłożenie broni. Tak? Tutaj jest to poddanie się temu, co ma być. I być może pozwolenie na fali życia, na to, żeby cię zabrała w tą nową podróż, w tą nową przygodę. I w tym wszystkim jest jakiś dar. W tym wszystkim jest ta gwiazda. To jest ta nowa nadzieja. I ty się jej przyglądasz z uśmiechem na twarzy. Ty będziesz wchodzić w tą energię, ja czuję, mój baranie. Coś tutaj zostawiasz. Ja tutaj widzę pewien smutek w tej energii cesarzowej. Ty może coś tutaj zostawiasz, ale tylko po to, bo w tej karcie jest nowy początek. Tu jest energia odżywcza. Tutaj jest energia budująca. Tutaj jest energia tworząca. Tutaj jest manifestacja. Manifestacja. Być może jest zranione serce, ale w tym wszystkim jest jakiś cel. Bo ty poszukujesz nowych możliwości. I jest ich może nawet wiele, kilka. Ale ty pójdziesz w kierunku jednej. Tutaj. Ten dar. Ty przyjmiesz ten dar. Ty przyjmiesz ten dar. Ta karta w bardzo piękny sposób odzwierciedla to połączenie się tej delikatności z tą energią cesarza. Ta energia to w bardzo ładny sposób pokazuje. Ta postać jest taka zbalansowana, skupiona, przyglądająca się, ale również taka marząca, śniąca. Marząca, śniąca. To jest energia czterech kielichów. Tutaj jest jakaś strata. W tradycyjnym tarocie jest taka postać, która patrzy się na trzy kielichy, a nie widzi jednego wielkiego kielicha darowanego z góry, nazwijmy to.
to jest ten kielich tutaj. I ty go zaczynasz widzieć, ty zaczynasz pojmować. Ty odwracasz się od tych trzech kielichów, które gdzieś tam były napełnione, a teraz może zostały rozlane. I ty przechodzisz w tą energię właśnie siły i widzenia tej prawdy i widzenia tego, że w tej sytuacji jest jakaś nowa możliwość. Z tego się rodzi jakaś nowa możliwość. Dla ciebie. Dla ciebie. I ty ją próbujesz chwycić. Tu widzisz tutaj, jak ta osoba tutaj chwyta tą rybkę. To jest taka złota rybka. Ty się zaczynasz kierować w kierunku tej nowej energii. Tego nowego początku. To się staje twoim nowym marzeniem. I ktoś to wszystko obserwuje z góry. Ktoś tobą kieruje. Ktoś tobą kieruje. To też jest twoja siła wyższa, która do ciebie przemawia. I ona tym steruje. I ona tym steruje. Tak, moje barany, także to jest to, co ja dla was mam. Życzę wam odnalezienia tej gwiazdy, słuchajcie, bo wygląda pięknie. Trzymajcie się cieplutko, ściskam was mocno, życzę wam przemiłego weekendu i do usłyszenia następnym razem. Pa!